Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym rekrutacji zimowej w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ja nazywam się Daria Hoffman i poprowadzę dla Państwa to dzisiejsze spotkanie. Jestem prodziekanem do spraw studenckich, a także wykładowcą na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Dzisiejsze spotkanie poprowadzę razem z panią Małgorzatą Kasprysem, która jest specjalistką w naszym biurze rekrutacji, a także z panem Łukaszem Zającem, dyrektorem biura rekrutacji. Na początek kilka słów na temat tej rekrutacji zimowej. Czym jest ta rekrutacja zimowa? Jest ona przez nas nazywana rekrutacją śródroczną. Czasami nazywamy ją także rekrutacją marcową bądź marcówką. Jest to nabór studentów na dany rok akademicki. Rekrutacja zimowa niczym się nie różni od tej rekrutacji, która jest w październiku, ponieważ rekrutują się Państwo na ten sam rok akademicki. Jak pewnie Państwo wiecie, rok akademicki składa się z dwóch semestrów, z semestru zimowego oraz letniego. Ci z Państwa, którzy biorą udział w rekrutacji zimowej, rozpoczynają studia już w marcu, czyli w semestrze letnim. Pomiędzy tymi studiami, które rozpoczynają się w październiku, a tymi, które rozpoczynają się w marcu, jest zatem różnica tego jednego semestru. Wobec tej różnicy panują czasami takie mity, że te studia z rekrutacji zimowej są krótsze, są bardziej intensywne, a niektórzy mówią, że po prostu ten program jest bardziej okrojony, jest troszeczkę ubogi, czegoś w nim nie ma. No jest to mit, który chciałabym obalić. Te studia trwają tyle samo, mają taką samą liczbę semestrów. Studia rozpoczynające się właśnie w marcu, czyli w tym semestrze letnim, po prostu rozpoczynają się w środku trwania roku akademickiego i również w środku trwania roku akademickiego się kończą. Wielu z Państwa zdaje sobie sprawę i jest pewnie naszymi absolwentami. Być może kończyliście studia licencjackie, być może posiadacie już dyplom inżyniera, a może niektórzy z Was po prostu myślą nad zmianą kierunku, ponieważ ich wybór nie satysfakcjonuje. Wiem, że doskonale znacie Państwo naszą uczelnię, jednak zdaję sobie sprawę, że są wśród nas osoby, które są być może nowe. Dlatego też chciałabym w kilku słowach opowiedzieć o Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jesteśmy największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu składa się z dwóch wydziałów. Jest to Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydział Ekonomiczny w Opolu. Razem tworzymy jedną całość i liczba studentów, to jest stan na grudzień 2021 rok, to jest około 20 tysięcy osób. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ma profil praktyczny. Profil praktyczny jest naszym najważniejszym wyróżnikiem. Oznacza to, że głównym celem naszego kształcenia i nauczania jest kształcenie specjalistów. Zależy nam na tym, by absolwenci, którzy opuszczają mury naszej szkoły, mogli bez problemu odnaleźć się na rynku pracy w Polsce, za granicą, a także zakładać swoje własne biznesy. Jakie są wyróżniki tego profilu praktycznego? Tutaj w trzech punktach zawarliśmy te najważniejsze, najistotniejsze kwestie. Przede wszystkim jest to organizacja zajęć. Nasz dział planowania pracuje nad tym, byście nie mieli Państwo tak zwanych oczek, okienek. Czyli plan zajęć jest dla Was układany w taki sposób, byście nie musieli czekać pomiędzy zajęciami na kolejnego wykładowcę. Takie rzeczy się u nas nie zdarzają. Jeżeli chodzi o studia stacjonarne, zajęcia odbywają się od 3 do 4 dni w tygodniu. Staramy się tak kondensować te zajęcia, by pozostały czas można było poświęcać na jakieś hobby czy też pracę zawodową, podejmowanie ciekawych staży. Jeśli chodzi o studia niestacjonarne, to oczywiście zajęcia odbywają się w weekendy. Kolejnym wyróżnikiem, który widzicie Państwo na naszym slajdzie, są rady biznesu. W kilku słowach o tym, czym są rady biznesu. Są to rady, które są przy każdym z kierunków studiów, które Państwu proponujemy. Rady biznesu organizuje zazwyczaj menedżer kierunku we współpracy z naszym wewnętrznym Instytutem Współpracy z Biznesem. Kto zasiada w Radzie Biznesu? Interesariusze zewnętrzni. To oznacza specjaliści z danej branży, przedstawiciele różnych tutaj dyscyplin, nauki, różnych dziedzin tutaj na rynku pracy itd.
Jakie jest zadanie Rady Biznesu? No celem takiej Rady Biznesu, podam przykład kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. No w takiej Radzie Biznesu zasiadać będą przedstawiciele na przykład służb mundurowych, Sił Zbrojnych RP, Służby Więziennej, ale także prywatni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na przykład z zakresu ochrony osób i mienia, czy też zabezpieczania imprez masowych. No celem takiej Rady Biznesu jest przede wszystkim współpraca, ale także opiniowanie. Ci przedstawiciele ze środowisk zewnętrznych opiniują nasze programy studiów. I nie tylko. Czasami doradzają nam w kontekście specjalności zawodowych. Mówią nam wprost, która specjalność jest zasadna, którą specjalność należy zmienić, którą poprawić, a jaka sprawdza się świetnie. Wszystkie wnioski, które są wyciągane po takiej Radzie Biznesu, menedżerowie kierunków wdrażają już w realne zmiany w programie studiów. Co to oznacza dla Państwa? Oznacza to przede wszystkim jakieś zmiany, czy też ingerencję związaną w przedmioty, które później macie na studiach, w ilość godzin zajęciowych, a także w ofertę specjalności. Jeśli jesteśmy już przy menedżerach kierunków, to krótko opowiem, kim są te osoby. Każdy kierunek ma swojego menedżera, czyli takiego swojego opiekuna, mentora. To menedżer kierunku czuwa nad tym, by program studiów był dla Państwa atrakcyjny. To menedżer wsłuchuje się w głosy Państwa, a także interesariuszy zewnętrznych. On dba o to, by ta oferta miała jak największy i jak najlepszy poziom aktualności. Menedżer kierunku jest również osobą, która dba o uatrakcyjnienie Waszych studiów. To znaczy, organizuje ciekawe konferencje, szkolenia. W przypadku kierunku bezpieczeństwo są to wizyty studyjne, na przykład w Centrum Zarządzania Kryzysowego czy w zakładach karnych, ale to również ciekawe szkolenia, dzięki którym macie Państwo możliwość uzyskania pewnych certyfikatów. Menedżer kierunku dba oczywiście o proces dydaktyczny. Oznacza to, że to on dobiera prowadzących do Waszych zajęć. Menedżer kierunku dba, by te zajęcia były prowadzone przez praktyków, przez wybitnych specjalistów i oczywiście wsłuchuje się też w Państwa głosy jako studentów, czy dani wykładowcy spełniają Wasze oczekiwania. Przejdę teraz do opisu, do dosyć krótkiego opisu kampusu WSB we Wrocławiu. Nasz kampus mieści się przy nowo wyremontowanej ulicy Fabrycznej, tak jak widzicie Państwo na tej mapce. W skład kampusu wchodzi 5 budynków, które są oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Przy budynku A znajduje się przystanek autobusowy, bezpośrednio przy tym budynku. Jeżeli chodzi o zajęcia, to odbywają się one na terenie całego kampusu. Jednakże staramy się planować zajęcia w taki sposób, by studenci mieli przez cały dzień zajęcia w jednym z wybranych budynków. Unikamy sytuacji, w której musieliby Państwo podróżować, przemieszczać się pomiędzy tymi wszystkimi budynkami. Warto w tym momencie wspomnieć o naszym najnowszym budynku dydaktycznym i jednocześnie najnowocześniejszym, oznaczonym literą G. Jest to budynek, w którym mieszczą się sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, a także restauracja, sfery relaksu, chill-outu, czy też poidełka, źródełka z wody pitnej na korytarzu, który widzicie Państwo tutaj na po prawej stronie tego slajdu. Co ciekawe, w budynku G znajdują się też wszystkie najważniejsze dla studenta działy. To znaczy dziekanaty studiów pierwszego i drugiego stopnia, dział obsługi finansowej studenta, biuro karier, biuro do spraw osób z niepełnosprawnością. Tutaj także możecie Państwo spotkać przedstawicieli korpusu dziekańskiego, czyli pana dziekana, a także prodziekanów, w tym mnie. Budynek G i to ulokowanie tutaj działów administracji umożliwia przede wszystkim na dosyć komfortowe załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu, oczywiście poza zajęciami. Warto również wspomnieć o infrastrukturze IT wraz ze specjalistycznymi tymi laboratoriami, w które Wyższa Szkoła Bankowa jest wyposażona. Część z nich chciałabym Państwu pokrótce na tych zdjęciach pokazać. Pierwszym z nich jest Akademickie Laboratorium Technologii LTE oraz 5G. To jest laboratorium, w którym studenci mają możliwość tworzenia i administrowania nowoczesnymi technologiami telekomunikacyjnymi. Kolejne laboratorium to Laboratorium Internetu Rzeczy,
a także laboratorium VR. W tym laboratorium studenci mają możliwość tworzenia gier i aplikacji VR-owych, czyli tych opartych na wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości. Posiadamy także pracownię Mac oraz laboratorium RFID, w którym uczymy obsługi identyfikacji za pomocą fal radiowych, która ma zastosowanie zwłaszcza w branży logistycznej. Nie sposób w tym momencie nie wspomnieć o pozostałych narzędziach wspierających nasz proces dydaktyczny. Wszelkie oprogramowanie, które jest zainstalowane w przedstawionych wcześniej laboratoriach i pracowniach, udostępniamy studentom za pomocą technologii VDI. W praktyce oznacza to, że posiadając dostęp do internetu, komputer czy też tablet, możecie Państwo z każdego miejsca na świecie pracować na naszym oprogramowaniu. W czasach pandemicznych niejakim standardem staje się pakiet Office 365, z którego również korzystamy. Tutaj studenci mają bezpłatny dostęp do maila w domenie WSB, do swojego dysku w chmurze, a także dodatkowych aplikacji dla studentów. Jeśli zaś chodzi o zajęcia, które realizujemy w trybie zdalnym, one odbywają się za pomocą platformy Microsoft Teams. Te zajęcia możemy prowadzić w czasie rzeczywistym. Ponadto dysponujemy również systemem Extranet. Jest to system przeznaczony stricte dla spraw administracyjnych. To w Extranecie znajdują Państwo wszelkie aktualne informacje dotyczące Waszego planu zajęć, harmonogramu sesji zimowej. To tam znajdziecie dyżury swoich wykładowców, czy też przedstawicieli różnych działów administracji, korpusu dziekańskiego itd. Extranet to również bogata baza wiedzy na temat praktyk, czy też obron już na samym końcu Waszych studiów. Chciałabym jeszcze wspomnieć o platformie e-learningowej, czyli naszej platformie Moodle. Na tej platformie tworzymy dedykowane kursy dla każdego z naszych przedmiotów, które mamy w ofercie. Oznacza to w praktyce, że wykładowcy mogą na tej platformie e-learningowej umieszczać Państwu dodatkowe materiały, jakieś ciekawe zadania, ćwiczenia, czy też skutecznie przeprowadzać na tej platformie e-learningowej egzaminy. Przejdę teraz do przedstawienia kierunków, które mamy aktualnie w ofercie. Jest to 7 kierunków na poziomie studiów licencjackich, 3 na poziomie studiów inżynierskich oraz 3 kierunki studiów drugiego stopnia magisterskich, w tym 2, które łączone są ze studiami podyplomowymi. Pierwszym kierunkiem będzie mój ulubiony, ponieważ przez jakiś czas byłam menedżerem tego kierunku, więc darzę go szczególną sympatią, mianowicie jest to bezpieczeństwo wewnętrzne. Tutaj przygotowaliśmy dla Państwa ofertę 2 specjalności, jest to kryminologia i kryminalistyka oraz służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa. Obie te specjalności występują tylko w trybie niestacjonarnym. Warto dodać, że zajęcia na tym kierunku prowadzone są przez ciekawych specjalistów, którzy wiele lat poświęcili swojej służbie właśnie w formacjach mundurowych. Kolejnym kierunkiem, po którym uzyskujecie Państwo dyplom licencjata, są finanse i rachunkowość. Tutaj mamy 2 specjalności w ofercie. Jest to rachunkowość oraz specjalista kadr i płac, również w trybie niestacjonarnym. Kolejnym kierunkiem, który już prezentuje, tak jak Państwo widzą, nieco inne ścieżki, jest kierunek informatyka. Pierwsza z nich to możliwość ukończenia informatyki inżynierskiej, czyli utrzymanie dyplomu inżyniera w jednej z 2 wybranych przez Państwa specjalności. To jest inżynieria sieci, systemów i bezpieczeństwa IT oraz inżynier aplikacji mobilnych. Obie te specjalności również w formie niestacjonarnej. Kolejna ścieżka to uzyskanie dyplomu licencjata na tutaj kierunku informatyka. Jest to grafika komputerowa i technologie multimedialne oraz 2 specjalność, programista aplikacji w chmurze. Kolejnym kierunkiem, takim po którym również można otrzymać dyplom inżynieria, jest inżynieria zarządzania. Tutaj ponownie mamy 2 specjalności. Inżynieria jakości w produkcji i usługach oraz techniczne planowanie procesów produkcyjnych. Warto dodać, że kierunek inżynieria zarządzania rozwija się bardzo intensywnie. W tym roku otworzyliśmy dedykowane dla tego kierunku Centrum Lean Management, na którym również prowadzone są zajęcia.
kolejny kierunek, na którym znów mamy do wyboru dwie ścieżki i jest logistyka. Sytuacja analogiczna jak przy informatyce. Z jednej strony mamy dyplom inżyniera, możliwy do uzyskania w ramach jednej z tych specjalności. Inżynieria procesów transportowych oraz menedżer inżynierii procesów logistycznych. Jeżeli chodzi o logistykę już na poziomie dyplomu licencjata, tutaj proponujemy logistykę transportu. Kolejny kierunek, który niejako odpowiada współczesnym potrzebom współczesnego biznesu i rynku pracy, jest kierunek mikrobiznes. Cechą właśnie taką nowatorską i wyróżniającą ten kierunek spośród innych kierunków jest wprowadzona specjalność, którą jest influencer i kariera w sieci. Na tym kierunku zdobywacie Państwo podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia własnego biznesu. Tą wiedzę oczywiście szlifujecie pod kątem i pod czujnym okiem naszych ekspertów. Kolejny kierunek to turystyka i rekreacja. Tutaj oferujemy studia na poziomie pierwszego stopnia, po których otrzymujecie Państwo dyplom licencjata w ramach jednej z dwóch wskazanych specjalności, czyli dietetyka i turystyka zdrowotna oraz hotelarstwo i gastronomia. Ostatnim kierunkiem na poziomie studiów pierwszego stopnia, jednakże największym na naszej uczelni, jest kierunek zarządzanie. Dlatego też w ofercie zarządzania mamy tutaj aż cztery specjalności, z czego dwie proponujemy zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Jest to grafika komputerowa w reklamie oraz zarządzanie małą i średnią firmą. Pozostałe dwie specjalności, czyli marketing i social media oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, to specjalności, które proponujemy jedynie w trybie niestacjonarnym. Przejdziemy teraz do studiów drugiego stopnia, czyli takich, po których uzyskują Państwo dyplom magistra, bądź w przypadku wyboru studiów ze ścieżką podyplomową otrzymujecie również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Pierwszym kierunkiem jest kierunek logistyka. Tutaj proponujemy dwie ścieżki. Pierwszą są studia trzysemestralne, menedżer logistyki, i są to studia już dedykowane absolwentom studiów inżynierskich. One odbywają się w trybie niestacjonarnym. Po drugiej stronie mamy taką specjalność, jaką jest międzynarodowe systemy logistyczne, i one odbywają się w formie hybrydowej. Czym jest hybryda? Hybryda to połączenie tych studiów tradycyjnych ze studiami zdalnymi. Na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu najczęściej odbywają się one w następujący sposób. Pierwszy i ostatni zjazd odbywają Państwo w murach uczelni. W kolejnym roku są to już te zjazdy, gdzie mamy egzaminy, one również się odbywają w murach uczelni. Pozostałe zjazdy prowadzone są za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w czasie rzeczywistym, czyli zajęcia zdalne. Kolejny kierunek to finanse i rachunkowość. Również tutaj otrzymujemy dyplom magistra. Dla tego kierunku mamy dedykowane studia podyplomowe, tutaj specjalność controlling i finanse i studia podyplomowe kadry i płace. Ostatnim kierunkiem zamykającym ofertę studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych jest ponownie zarządzanie. Tutaj mamy najszerszą ofertę na tym poziomie, aż trzy specjalności i każda ma dedykowane studia podyplomowe. Pierwsza z nich to nowoczesna komunikacja marketingowa ze studiami podyplomowymi e-marketing w biznesie. Druga specjalność, zarządzanie przedsiębiorstwem, i tutaj mamy studia menedżerskie jako studia podyplomowe. I ostatnie to zarządzanie zasobami ludzkimi w trybie niestacjonarnym ze studiami podyplomowymi zarządzanie kapitałem ludzkim. Reasumując, wybierając takie studia drugiego stopnia wraz ze ścieżką podyplomową, otrzymują Państwo już po ukończeniu studiów dyplom magistra oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie dodatkowe studia podyplomowe. Dziękuję Państwu za uwagę i w tej chwili przekażę już głos Pani Małgorzacie Kaspryszyn z Biura Karier, która opowie Państwu szczegóły dotyczące praktyk zawodowych. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za przekazanie głosu. Postaram się przybliżyć Państwu odrobinkę działalność Biura Karier. Od czego zaczniemy? Drodzy Państwo,
chwileczkę. Coś mi się zacięło. Mam nadzieję, że Państwo widzą teraz prezentację, mają drobny chyba problem techniczny. Drodzy Państwo, czym się zajmuje Biuro Karier? W Biurze Karier jesteśmy odpowiedzialni za organizację praktyk. W czym się specjalizujemy? Może tak. Przede wszystkim specjalizujemy się, staramy się wspierać Państwa i aktywizować Państwa, studentów, ale także absolwentów w procesie wchodzenia i poruszania się po rynku pracy. Ten nasz cel niejako, ta funkcja związana jest z takimi jakby dwoma zakresami naszej działalności. Z jednej strony zajmujemy się organizacją praktyk dla Państwa, natomiast z drugiej strony zajmujemy się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym, szkoleniami, warsztatami, a także realizujemy projekty we współpracy z pracodawcami. I teraz zupełnie króciutko o tych dwóch obszarach naszej działalności. W programach studiów o profilu praktycznym, o tym wspominała też Pani Prodziekan, jesteśmy uczelnią kształcącą o profilu praktycznym i w programach studiów znajduje się taki przedmiot jak praktyki. Praktyki w programach studiów o profilu praktycznym są obligatoryjne i traktowane są jak każdy inny przedmiot. Wynika to niejako z ustawy, która właśnie na uczelnię kształcącą o profilu praktycznym nakłada ten obowiązek zawarcia niejako w programach studiów właśnie praktyk zawodowych. Takiego obowiązku nie mają uczelnie o profilu ogólnoakademickim, a związane jest to mniej więcej z sylwetką absolwenta. O ile uczelnie o profilu ogólnoakademickim przygotowują przyszłych naukowców, o tyle uczelnie o profilu praktycznym z mocy ustawy niejako przygotowują, tak jak wspominała Pani Dziekan, specjalistów dla rynku pracy. Stąd te obligatoryjne praktyki w programach studiów. Praktyki przewidziane są w programach studiów dopiero na trzecim roku, czyli na ostatnim i przedostatnim semestrze. No, a związane jest to przede wszystkim z tym, że na początku muszą Państwo nabyć odpowiednie kompetencje, wiedzę, umiejętności właśnie na zajęciach o charakterze praktycznych, właśnie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do autentycznego środowiska pracy. Tak jak tutaj też wspomniała Pani Prodziekan, mamy laboratoria, które te właśnie zajęcia, warsztaty zbliżają jak najbardziej do autentycznego środowiska pracy, a potem w trakcie praktyk Państwo te swoje kompetencje nadal rozwijają, ale tym razem już rzeczywistym, autentycznym środowisku pracy. I właśnie w organizacji praktyk studenckich, właśnie w pozyskiwaniu odpowiednich miejsc, w których Państwo mogliby odbywać praktyki, w pozyskiwaniu miejsc zgodnych z Państwa kierunkiem, w pozyskiwaniu pracodawców wiodących na rynku pracy, no właśnie w tym specjalizuje się Biuro Karier. I tak rokrocznie niejako pozyskujemy nowych pracodawców, bardzo często są to także pracodawcy, których mamy w radach biznesu, o czym wspominała także Pani Prodziekan. Pracodawcy, którzy oferują Państwu właśnie miejsca praktyk. Co więcej, proszę Państwa, to też myślę warto podkreślić, że studenci no, cenią sobie te praktyki o tyle, że bardzo często student po odbyciu miesiąca czy dwóch miesięcy praktyk dostaje propozycję od praktykodawcy niejako podjęcia u niego pracy. No i dalszą część praktyk realizuje niejako pracując, więc to też taka myślę ważna informacja, że te praktyki niejako to taka pierwsza możliwość dla naszych studentów pokazania się, powiem, sprzedania się pracodawcy, pokazania swoich kompetencji i zdobycia być może pierwszej pracy albo zmiany stanowiska pracy. Wspomniałam o tym, że zaliczenie praktyk jest obligatoryjne, traktuje się jak każdy inny przedmiot, ale tutaj mamy takie dwie możliwości jakby zaliczenia praktyk. To znaczy, z jednej strony oczywiście mamy studentów, którzy nie mają doświadczenia zawodowego, którzy podjęli studia, którzy nigdy nie pracowali i ci studenci właśnie zazwyczaj odbywają te regulaminowe praktyki na trzecim roku studiów.
Tutaj też jest kilka możliwości organizacji takiej praktyki. Z jednej strony my oczywiście pośredniczymy w poszukiwaniu takiego miejsca praktyki. Z drugiej strony jesteśmy także otwarci na to, żeby Państwo odbywali praktyki w firmie przez siebie wybranej. Czyli student bardzo często ma upatrzoną firmę, być może firmę, z którą wiąże swoją przyszłość zawodową, i jest także taka możliwość, że to student wybiera firmę w miejscu, niedaleko miejsca zamieszkania, bądź, tak jak powiedziałam, firmę swoich marzeń. I tam stara się właśnie odbycie praktyk, my w tym studenta wspieramy. To jest jedna, tak jak powiedziałam, jeden sposób zaliczenia praktyk, czyli poprzez regulaminowe odbycie praktyk. Kolejnym takim sposobem zaliczenia praktyk jest zaliczenie na podstawie doświadczenia zawodowego. Co to oznacza? Otóż wśród tych około 20 tysięcy naszych studentów, wielu studentów to studenci, którzy łączą studia z pracą zawodową. Wielu studentów pracuje, ma bogate doświadczenie zawodowe, czy to bieżące, zbiera, rozszerza to doświadczenie, czy to z przeszłości. Bardzo często pracują Państwo także w branży, która związana jest z Państwa kierunkiem studiów. I tutaj, proszę Państwa, istnieje możliwość, że praktyki zaliczane są właśnie na podstawie Państwa doświadczenia zawodowego, czyli na podstawie tego, że są Państwo zatrudnieni. Nieważny jest tutaj charakter umowy o pracę, czy umowa o pracę, czy właśnie umowa cywilnoprawna, także taka możliwość jak najbardziej także istnieje. Kolejny taki obszar naszej działalności, oprócz praktyk, to także pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. Tutaj tylko wspomnę, że w Biurze Karier jako pracownicy podzieleni jesteśmy na takie dwie grupy. Z jednej strony mamy zespół, który zajmuje się właśnie praktykami, właśnie pozyskiwaniem pracodawców na praktyki i opieką szeroką nad Państwa w trakcie praktyk, przed praktykami. Z drugiej strony mamy zespół doradców zawodowych, którzy zajmują się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Wyższa Szkoła Bankowa jest wpisana do rejestru agencji zatrudnienia. To pozwala nam pozyskiwać oferty pracy dla Państwa, publikować oferty pracy dla Państwa. Z drugiej strony kolejna rzecz bardzo istotna to fakt, że od bieżącego roku akademickiego uruchomiliśmy dla Państwa bardzo nowoczesne narzędzie JobTeasera. To taka platforma, która pozwala Państwu jako naszym studentom poszukiwać praktyk płatnych, staży płatnych pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą, stosownie do studiowanego przez Państwa kierunku. Być może zapytają Państwo, a czym to różni się od powszechnie dostępnych stron z ogłoszeniami o pracę? Jest zasadnicza różnica, proszę Państwa, dlatego że na JobTeaserze niejako, czy w wewnętrznym systemie naszym w Extranecie, o którym też wspominała Pani Prodziekan, publikujemy zazwyczaj oferty, które dedykowane są właśnie Państwu, właśnie naszym studentom i naszym absolwentom. W zasadzie każdego dnia my otrzymujemy od pracodawców telefony, zapytania mailowe z ofertami pracy dedykowanymi studentom konkretnych kierunków. Teraz te oferty pracy wprowadzane są bezpośrednio przez pracodawców właśnie na platformę JobTeasera z zaznaczeniem, dla jakich studentów, jakiego kierunku są one dedykowane. Co więcej, pracodawca właśnie w tej platformie zaznacza, że są to oferty dla studentów właśnie w USB we Wrocławiu, więc w zasadzie tylko Państwo widzą te oferty. Ta platforma daje jeszcze możliwość właśnie aplikacji poprzez nią, tylko najpierw trzeba się zalogować, więc ja myślę, że to jest ta zasadnicza różnica między naszym pośrednictwem niejako pracy, a tym ogólnodostępnym. My publikujemy rzeczywiście oferty pracodawców dedykowane Państwu. To pracodawcy poszukują naszych absolwentów czy naszych studentów, tak jak powiedziałam. Pośrednictwo pracy, jedna rzecz, ale tak jak powiedziałam, doradztwo zawodowe to także taki pion, powiedziałabym trzon, może nie pion, tylko trzon naszej działalności. Nasi doradcy zawodowi organizują dla Państwa otwarte szkolenia. Za chwileczkę też wymienię kilka takich przykładowych szkoleń. Liczne webinary. Organizują dla Państwa także indywidualne konsultacje i w ramach tych konsultacji, w ramach szkoleń, w ramach webinarów pracują, można powiedzieć, z Państwem nad Państwa kompetencjami ogólnopracowniczymi, nad Państwa życiorysami. Starają się określić Państwa ścieżkę zawodową, Państwa predyspozycje, więc tutaj też są Państwo, powiedziałabym, zaopiekowani przez naszych doradców zawodowych.
Jeśli chodzi o biuro karier, proszę Państwa, już będę zmierzać chyba do końca, więc jeśli chodzi o biuro karier, to możemy powiedzieć, że staramy się działać przyjaźnie i praktycznie. To taka nasza maksyma. Jeżeli chodzi o to działanie przyjazne, to ono widoczne jest w wielu płaszczyznach. Z jednej strony, tak jak Państwu wcześniej powiedziałam, mają Państwo od początku do końca swojego opiekuna praktyk z ramienia biura karier. To znaczy, że już od pierwszego semestru Państwo mogą zwracać się do nas, do osoby dedykowanej Państwa kierunkowi, ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi właśnie zaliczenia praktyk, dotyczącymi miejsca odbywania praktyk, czy właśnie z taką prośbą o wsparcie w zdobyciu miejsca praktyk, stażu. Ten kontakt mamy bardzo szeroki, bo oprócz tego, że oczywiście przyjmujemy Państwo odwiedzają nas tutaj w budynku G, czyli są takie konsultacje niejako stacjonarne, dyżury stałe, oczywiście telefonicznie jesteśmy dostępni, mailowo, no i w aplikacji Teams także calutki czas jesteśmy dla Państwa dostępni, to dla tych studentów, którzy preferują kontakt audiowizualny, powiedziałabym, wolą zamiast tylko słyszeć przez telefon, wolą nas także widzieć. Nasi doradcy zadbali, tak jak powiedziałam, to także bardzo przyjazne do Państwa podejście, to także indywidualne konsultacje, przygotowanie Państwa w ramach tych konsultacji często nie kończy się na jednych konsultacjach. Państwo często wracają do naszych doradców zawodowych. To przygotowanie właśnie do rozmów kwalifikacyjnych, do całego procesu rekrutacji, to ćwiczenie niejako tego procesu rekrutacji. Co ważne, dysponujemy także profesjonalnymi testami określającymi predyspozycje zawodowe. Takie testy normalnie na rynku pracy zazwyczaj są płatne. My dla Państwa, dla naszych studentów mamy takie testy bezpłatne, profesjonalne testy, gdzie Państwo potem otrzymują po takim teście profil swoich predyspozycji zawodowych. Więc ta działalność jest bardzo szeroka, ciężko tutaj wszystko wymienić, ale myślę, że jeszcze warte wymienienia jest taki program, który prowadzimy rokrocznie. To jest taki program mentoringowo-coachingowy. Jest to program, który jest prowadzony we współpracy z przedstawicielami otoczenia gospodarczego i polega mniej więcej na tym, że przedstawiciele otoczenia gospodarczego, czyli tak naprawdę bardzo często kadra zarządzająca największymi firmami właśnie w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni. Bardzo często są to właśnie reprezentanci naszej Rady Biznesu dla poszczególnych kierunków. Te osoby pracują indywidualnie ze studentami, starając się zakreślić, określić, rozważać, podyskutować, omówić możliwą drogę rozwoju zawodowego studentów. Także bardzo program, który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród naszych studentów i tak jak powiedziałam, edycja wznawiana jest rokrocznie. Powiedziałam także, że działamy praktycznie, przyjaźnie, praktycznie. Dlaczego praktycznie? Dlatego, że wszystkie aktywności, działania, które podejmujemy niejako, podejmujemy bardzo, czy staramy się, żeby Państwo w trakcie różnych eventów, które organizujemy, mieli kontakt właśnie z przedstawicielami pracodawców, żeby ci pracodawcy bardzo często przyjeżdżają do nas, spotykają się z Państwem właśnie w murach uczelni. Bardzo często mają Państwo możliwość brania udziału w szkoleniach specjalistycznych organizowanych właśnie przez pracodawców, którzy z nami współpracują. Ponadto organizowane są wizyty studyjne w siedzibach firm, prawda? W zależności od tego oczywiście, na ile pozwala sytuacja epidemiologiczna w kraju. W normalnych warunkach jest to rzeczywiście bardzo często organizowana forma aktywności, nie tylko przez biura karier, ale także przez menadżerów kierunku, o których wspominała pani prodziekan. No i proszę Państwa, to w zasadzie ta forma aktywności, czyli te eventy, które cieszą się największą popularnością wśród studentów, czyli cykliczne spotkania biura karier z naszymi doradcami zawodowymi. To są takie szkolenia niejako, organizowane przez naszych doradców. Tutaj akurat mają Państwo zestawione szkolenia, które odbyły się od października do grudnia. Więc tak jak Państwo widzą, tych szkoleń jest zazwyczaj około 2 miesięcy. Są takie szkolenia, w których mogą brać udział studenci różnych kierunków i przyznam, że te szkolenia cieszą się ogromną popularnością. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Państwo w trakcie tych szkoleń mają możliwość interakcji, mają możliwość poznania nie tylko studentów swojego kierunku, ale także poznania studentów innych kierunków,
No i często właśnie w trakcie takich spotkań nawiązują Państwo nie tylko znajomości, ale także miłości. Bo proszę Państwa, Wyższa Szkoła Bankowa to szkoła, w której Państwo mają czas na studia, czas na życie i czas na naukę i na pracę. Myślę, że to chyba najważniejsze informacje, które chciałam Państwu przekazać. Ja serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu z Biurem Karier. Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk, zapraszam. Tak jak powiedziałam, jesteśmy osiągalni telefonicznie, mailowo, także na Facebooku bądź stacjonarnie w budynku G. Dziękuję Państwu bardzo i głos przekazuję Panu Łukaszowi Zającowi z Biura Rekrutacji. Dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Zając, jestem dyrektorem Biura Rekrutacji w Wyższej Szkole Bankowej w Wrocławiu. Opowiem kilka słów o procesie rekrutacji, czyli o tym, jak zapisać się na studia pierwszego i drugiego stopnia na naszej uczelni, jakie kroki należy podjąć, aby zostać studentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Studentem studiów pierwszego stopnia może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości z dowolnie zdanych przedmiotów, zapisze się online na naszej stronie, wypełni formularz oraz dostarczy nam wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne. Sam proces rekrutacji jest bardzo prosty. Składa się z trzech kroków. Można go przejść całkowicie online i tutaj postaram się Państwu przedstawić, jak dokładnie wygląda ten proces. Aby zapisać się na studia pierwszego stopnia, online należy wejść na naszą stronę www.bsb.pl/rekrutacja. W prawym górnym rogu wybrać opcję załóż konto i przez konto zapisać się na wybrany przez Państwa kierunek studiów. Co daje nam założenie konta kandydata? Dzięki właśnie kontu kandydata możemy cały proces przejść online, możemy dostarczyć dokumenty i podpisać umowę elektronicznie za pośrednictwem konta kandydata. Tu też od razu nadmienię, iż nie trzeba mieć podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego, żeby podpisać umowę. Wystarczy robić to przez naszą aplikację SMS kodem. Można sprawdzić status swojej rekrutacji i też jeżeli Państwo będą kontynuować później dalszą naukę w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, będą mogli Państwo widzieć swoją historię zapisów na studia. Cały system jest bardzo prosty, będzie podpowiadał Państwu, co należy w danych momentach robić. Jeżeli chodzi o wymagane dokumenty, jeżeli założą Państwo konto kandydata, mają możliwość Państwo zgrania skanu świadectwa dojrzałości, jednego kolorowego zdjęcia, takiego jak do dowodu osobistego paszportu, zrobionego na pracowymiarach 35x45 mm. I mogą Państwo, tak jak już wspomniałem wcześniej, podpisać elektronicznie umowę oraz podanie na studia. I nie trzeba wtedy ich drukować, jedynym dokumentem, który będzie należało okazać w biurze rekrutacji, jest oryginał świadectwa dojrzałości, który trzeba potwierdzić za zgodność z oryginałem. Można zrobić to osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub paczkomatem do biura rekrutacji. Jeżeli nie chcieli Państwo skorzystać z elektronicznej formy dostarczenia dokumentu, mają Państwo możliwość wydrukowania wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, załączenia dokumentów wymaganych przez Państwa, czyli świadectwo i zdjęcie, i dostarczenia do nas, do biura rekrutacji, również wybierając jedną z trzech form, czyli osobiście, pocztą lub paczkomatem. Tak jak właśnie wspomniałem, elektroniczna forma to jedyne, co później trzeba, to dostarczyć nam świadectwo dojrzałości. Jeżeli chodzi o tradycyjne dokumenty, to należy wydrukować kwestionariusz, podanie, umowę w dwóch egzemplarzach, dołączyć do tego świadectwo dojrzałości, zdjęcie i taki cały komplet dokumentów w przeciągu 7 dni od zapisu na studia dostarczyć nam do biura rekrutacji. Jeżeli chodzi o proces rekrutacji na studia drugiego stopnia. Na studia drugiego stopnia może się zapisać każdy bez względu na to, jaki kierunek studiów licencjackich bądź inżynierskich kończył.
Dla takich osób, które chcą rozpocząć studia na drugim stopniu, przygotowaliśmy tak zwane pakiety startowe, czyli zbiór takiej podstawowej wiedzy z zakresu danego kierunku, który ułatwi Państwu rozpoczęcie studiów na danym kierunku. Proces rekrutacji przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku studiów pierwszego stopnia, z tym, że różni się dostarczenie dokumentów. Zamiast świadectwa maturalnego dostarczają Państwo dyplom ukończenia studiów lub jeżeli Państwo są jeszcze przed obroną, być może Państwo mają obronę w lutym, w marcu, to mogą Państwo przedstawić zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym, który do momentu wystawienia dyplomu zastępuje nam dyplom ukończenia studiów licencjackich bądź inżynierskich. Przedstawić nam dodatkowe dokumenty, które wymagane są na kierunkach, które tego wymagają. Można, tak jak wspomniałem, wgrać dokumenty na konto kandydata, a oryginał dyplomu dostarczyć w przeciągu 14 dni, chyba że jest to zaświadczenie, to wtedy zaświadczenie dostarczamy w przeciągu 14 dni. Co dalej się dzieje? Jeżeli Państwo podpiszą umowę, dostarczą wszystkie niezbędne dokumenty, otrzymają Państwo wpis na listę studentów. Wtedy wysyłamy do Państwa takie informacje organizacyjne związane ze studiowaniem. One są też także dostępne na naszej stronie internetowej w strefie studenta dla nowych studentów. Otrzymują Państwo także maila z dostępem do extranetu, z loginem i hasłem do naszego portalu, o którym już Pani prodziekon wspominała. Tam w extranecie będą Państwo mieli wszelkie informacje na temat harmonogramów zjazdów, planów zajęć, harmonogramu płatności, numeru konta bankowego, więc wszystkie takie niezbędne informacje w extranecie będą się dla Państwa znajdować. Mamy także program WIS, który w przypadku studiów pierwszego stopnia można z niego skorzystać. Doceniamy właśnie uczniów z dobrymi wynikami na maturze. Jeśli posiadasz dobre wyniki na egzaminie dojrzałości, to możesz nawet studiować na naszej uczelni za darmo już od pierwszego semestru. Zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jak uzyskać takie zniżki? Jeżeli uzyskujesz odpowiednią ilość punktów z matury z dwóch wybranych przedmiotów, takich jak język obcy, język polski, język obcy, matematyka, język obcy, geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, język obcy, informatyka, język obcy i fizyka i astronomia i suma tych ilości punktów mieści się w granicach tutaj tych punktów, to można już studiować z 50% zniżką wczesną na pierwszym semestrze albo mieć cały pierwszy semestr za darmo. To samo tyczy się, jeżeli osoby zdawały egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranych zawodach, wtedy liczy się odpowiednią średnią punktów z tej zniżki. Lista zawodów dostępnych jest na naszej stronie internetowej w zakładce stypendia i zniżki. Poza tym mogą Państwo czy stypendium dla sportowców. Informacje o nich znajdziesz na naszej stronie internetowej, również w zakładce stypendia i zniżki. Gdzie szukać informacji? Wszystkie informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej przy opisie każdego z kierunków. Jeśli będą pojawiać się jakieś pytania, to wtedy zapraszam do kontaktu z biurem rekrutacji. Jeżeli chodzi o biuro rekrutacji, to mieści się w budynku A. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do soboty. Aktualne godziny pracy biura rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej. Tutaj też zamieszczony są kontakt do biura rekrutacji. Można się z nami kontaktować mailowo lub zapraszamy osobiście do biura rekrutacji. Będą chciały aplikować na studia osoby z zagranicy, to jak najbardziej mamy tu również dedykowane specjalne biuro Admission Office dla rekrutacji właśnie specjalności anglojęzycznych, które niestety w rekrutacji zimowej nie ma i dla obcokrajowców. Tutaj pracownicy biura rekrutacji mówią w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, więc jeżeli Państwo będą chcieli również podjąć studia, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rekrutacji.
Na koniec chciałbym nadmienić też informację, że do 10 lutego trwa promocja wczesnym. Jest to 0 zł wpisowego oraz 600 zł wczesnym na pierwszym roku, więc zapraszam Państwa do zapisów na studia, żeby nie odkładać i już teraz skorzystać ze zniżki. Zapis do 10 lutego daje możliwość skorzystania właśnie z takiej zniżki. Wtedy mają Państwo jeszcze 7 dni na dostarczenie i skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Także zapraszam Państwa do kontaktu. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do sesji Q&A. Dziękuję. Szanowni Państwo, rozpoczynamy sesję Q&A. Pojawiło się już kilka pytań, pozwolę je sobie odczytać. Pierwsze pytanie do Pani Prodziekan Darii Hoffman. Pani Prodziekan, czy to prawda, że studia rozpoczęte w marcu będą krótsze od tych, które rozpoczęły się w październiku? Nie, studia mają taką samą długość i trwają tyle samo semestrów, co studia, które rozpoczynają się w październiku. One po prostu rozpoczynają się w połowie roku akademickiego i kończą się w połowie roku akademickiego. Dziękujemy. Kolejne pytanie też do Pani. Czy jeśli kilka lat temu skończyłem studia licencjackie na innej uczelni, to mogę teraz zacząć studia w WSB na dowolnym kierunku? Tak, oczywiście. Rozumiem, że w tym pytaniu chodzi o studia drugiego stopnia. Można tutaj się rekrutować, nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Dziękujemy. I kolejne pytanie, pytanie dotyczące praktyk, więc skierujemy je do Pani Małgorzaty Kasprzyszyn z Biura Karier. Pani Małgorzato, czy na studiach magisterskich są praktyki? Jak najbardziej. Tak jak wspominałam wcześniej, jesteśmy uczelnią o profilu praktycznym i ustawa nakłada na nas obowiązek przewidzenia niejako czy zaplanowania w programach studiów praktyk zawodowych. Praktyki na studiach magisterskich są nieco krótsze niż praktyki na studiach licencjackich, natomiast tak, praktyki na studiach magisterskich są także przewidziane w programie studiów w ostatnim semestrze. Dziękujemy. Szanowni Państwo, nasi drodzy uczestnicy, przypominamy, że trwa sesja pytań i odpowiedzi. Możecie Państwo swoje pytania wpisywać w okienko czatu. Będziemy je odczytywać, a nasi prowadzący będą na bieżąco na pytania odpowiadać. Pani Małgosiu, jeszcze jedno pytanie do Pani. Czy na podstawie stażu realizowanego z Urzędu Pracy zostaną zaliczone praktyki na WSB? Jak najbardziej. Staż pracy jest niewątpliwie doświadczeniem zawodowym. Tak jak wspominałam wcześniej, studenci bardzo często zaliczają właśnie praktyki na podstawie stażów organizowanych przez Urząd Pracy, na podstawie wolontariatów, wszelkiego doświadczenia zawodowego. Także odpowiedź jest twierdząca. Jak najbardziej można zaliczyć praktyki na podstawie staży odbywanych w ramach no właśnie staży organizowanych przez Urząd Pracy. Panie Małgosiu, pojawiło się nowe pytanie. Ile trwają praktyki? Praktyki, może inaczej, wymiar praktyk, długość praktyk nie jest kwestią uznaniową uczelni. Wszystkie uczelnie o profilu praktycznym mają niejako tą długość praktyk wynikającą z ustawy. To znaczy, na studiach licencjackich wymiar praktyk przewidziany przez ustawę to aż 6 miesięcy. My dlatego podzieliliśmy je na 3 miesiące w semestrze 5 i 3 miesiące w semestrze 6. Na studiach magisterskich ten wymiar praktyk to 3 miesiące, czyli studia licencjackie i inżynierskie oczywiście 6 miesięcy, studia magisterskie 3 miesiące. Z tym, że tak jak powiedziałam, Państwo bardzo często rozpoczynając studia licencjackie nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego. Natomiast w trakcie pierwszego i drugiego roku, proszę mi wierzyć, większość z naszych studentów zdobywa pracę, zaczyna pracę, czy to pracę zlecenie, czy to jakąkolwiek inną pracę i potem na trzecim roku zalicza te praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego. W związku z tym ten wymiar 6-miesięczny jest może na pierwszy rzut oka odrobinę przerażający, natomiast tak naprawdę w dużej części praktykę studenci zaliczają właśnie na podstawie doświadczenia zawodowego, ponieważ w trakcie studiów podejmują pracę właśnie w zawodzie. Dziękujemy. Jest dużo zapytań o praktyki. Pani Małgosiu, jeszcze jedno pytanie kierujemy do Pani.
Czy jeśli pracuję na podstawie umowy zlecenie, to mogę ubiegać się o zaliczenie praktyk? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tak jak powiedziałam, to jest każde doświadczenie zawodowe. Nieistotne, czy jest to umowa cywilnoprawna, czy umowa o pracę, czy umowa o bezpłatny staż. Też takie umowy bywają. Jak najbardziej umowa zlecenie, umowa o dzieło, praktyki odbyte w ramach programów Erasmus. One także stanowią niewątpliwie doświadczenie zawodowe i na pewno są podstawą do zaliczenia praktyk właśnie na podstawie doświadczenia zawodowego. Więc jak najbardziej odpowiedź twierdząca. Świetnie, bardzo dziękujemy. Teraz kolejne pytanie z obszaru rekrutacji, więc tutaj poprosimy pana Łukasza Zająca o odpowiedź. I pytanie brzmi, czy po pierwszym semestrze na kierunku logistyka mogę przejść na przykład na zarządzanie? Jak to zrobić? Istnieje taka możliwość, aczkolwiek należy złożyć odpowiednie podanie do dziekana, wtedy dziekan analizuje, czy programy są na tyle zbieżne, że taką decyzję może podjąć i umożliwić zmianę kierunku. Więc jak najbardziej jest taka możliwość, ale decyzja należy tutaj do dziekana. Świetnie, dziękuję. A czy w trakcie studiów można zmienić wybraną już specjalność? Tak, podczas rekrutacji wybieramy wstępnie specjalność i ta specjalność później po pierwszym roku jest już ostatecznie deklarowana w ekstranecie, więc jak najbardziej można po pierwszym roku jeszcze zmienić specjalność. Pięknie dziękuję. Teraz pytanie od pana Patryka. Czy istnieje możliwość, aby przenieść się do WSB w celu obrony pracy dyplomowej po latach? Studiowałam informatykę na innej uczelni, a od pierwszego terminu obrony mija właśnie 6 lat. Podobno niektóre uczelnie dają możliwość uzupełnienia różnic programowych oraz przystąpienia do obrony. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda na WSB. Niestety obecnie takiej możliwości nie ma. Przenieść z uczelni na uczelnię można się starać, ale trzeba mieć status studenta. Niestety już procesu wznowienia z innych uczelni na inne uczelni takich możliwości nie ma. Więc niestety takiej możliwości niestety nie ma. Świetnie, dziękuję. Tak naprawdę już nie mamy żadnych opublikowanych pytań, więc damy Państwu jeszcze minutkę, dwie. Jeżeli te pytania się jeszcze pojawią, to zachęcamy. Przypomnę, że Państwo mają możliwość zadawania tych pytań na czacie, czyli to są takie dwa dymki ze znakiem zapytania. Tam można zadać pytanie odnośnie właśnie praktyk, chociażby odnośnie oferty czy samego procesu rekrutacji. Gorąco do tego zachęcamy, bo jeszcze jesteśmy tutaj dla Państwa, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Więc jeszcze chwilę na zebranie myśli. I jeżeli pytania się nie pojawią, to będziemy powoli kończyć. Ja gorąco zachęcam do tych pytań. No cóż, Szanowni Państwo, widzę, że tematy zostały chyba wyczerpane. Nie zadają tutaj Państwo żadnych dodatkowych pytań. Ja oczywiście przypominam, że kontakt z naszym biurem karier, rekrutacji, czy właśnie nawet z panią prodziekan otrzymali Państwo na slajdach, więc gorąco zachęcamy. Na naszej stronie www znajdą Państwo zakładkę z kontaktami i tam wszystkie namiary na nas. Jeżeli jakieś pytania się pojawią, to również można zadawać je w naszych social mediach, na Facebooku chociażby. Więc to my Państwu serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Serdecznie zapraszamy na WSB. Mam nadzieję, że zobaczymy się w murach naszej uczelni bądź też online. I jesteśmy dla Państwa i dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo. Do widzenia.